Paulina jest przerażona tym, że Zosia ukrywa swoją chorobę i że nie chce podjąć leczenia. To powiedz mi, Rosie, co się dzieje? Oj, no nie mogę! To już w ogóle nie ogarniam. Jurek, chciałabym ci powiedzieć, ale obiecałam Zosi, że tego nie zrobię. To czego ty ode mnie chcesz, bo nie rozumiem. Musisz z nią pogadać. Zerwała ze mną. Oj, no Jurek, nie bierz tego na poważnie. Co się z nią dzieje? Słuchaj, ona ma mega, mega problem i on zupełnie nie dotyczy ciebie. Tylko mimo, że ona mówi wszystkim naokoło, że nie potrzebuje pomocy, to ona teraz właśnie potrzebuje naszego wsparcia, Jurek. Musisz z nią pogadać. Paulina, teraz to ja się boję. No ja też mega, dlatego uważam, że powinieneś iść z nią pogadać. Gdzie ona jest? No, chowa się w sali biologicznej, na zapleczu. Dobra, pogadam z nią. Jurek bardzo martwi się o Zosię i chce jej pomóc. Co ty tutaj robisz? Proszę, porozmawiaj ze mną. Zostawnie. Nie, proszę. Porozmawiaj ze mną. Paulina ci przysłała? Nie. Martwię się. Zerwałam z tobą, nie pamiętasz? Nie interesuje mnie to. Ale mnie to interesuje, więc moje życie już ciebie nie dotyczy. Zosia, ale ja się martwię. Niepotrzebnie. Ale ja cię kocham. I jestem przerażony. Daj mi spokój, a najlepiej to w ogóle o mnie zapomnij. Bo co? Bo co, Zosia? Bo ja umieram, nie kumasz tego? Jak to? Mam raka, rozumiesz? Mam wielkiego guza w swojej piersi i niedługo umrę. I co? Odebrały ci mowę? Teraz rozumiesz, że najlepiej będzie, jeśli mnie zapomnisz. Zosia! 18-latek jest przerażony chorobą Zosi, ale nie zamierza jej zostawić z tym samej. Chyba w ogóle mnie nie znasz, jeśli myślisz, że pozwolę nam się rozstać. Jurek, nie dręcz mnie już. Zosia, ja... Okej, okay, dobra, ja rozumiem. Masz guzka, ale to się leczy, tak? Co powiedział lekarz? Nic, bo nie byłam jeszcze na badaniach. Co? Ja pierdzielę, no... Jak to nie byłaś na badaniach? Na litość boską, Zośka! Po co? Powiedz mi, Jurek, po co? Skoro coś we mnie rośnie, coś, co pewnego dnia mnie zabije, a ja nic nie mogę z tym zrobić. Co twoja mama na to? Nic, bo jej nie powiedziałam. Jurek, ja nie chcę o tym nikomu mówić. Ja po prostu chcę zapomnieć. Nie mam mowy!